W imieniu CWKS Resowia Rzeszów Spółka Akcyjna witamy wszystkich Państwa na pomyczowej konferencji po spotkaniu 26. kolejki Fortuna pierwszej ligi pomiędzy Aptlan Resowią a Zagłębiem Sosnowiec. Zwycięstwo gości 1-2. Pomyczową opinię poproszę szkoleniowca ekipy przyjezdnych, pana Kazimierza Moskala. Dzień dobry. Można powiedzieć, w końcu wygraliśmy na wyjeździe. To na pewno cieszy, szczególnie w takich okolicznościach, jakie były. Przegrywaliśmy 1-0, potrafiliśmy odwrócić losy tego meczu. I muszę powiedzieć tak bez kurtuazji, że wygraliśmy na trudnym terenie, dosłownie i w przenośni. To tym bardziej cieszy, ale do końca jeszcze mamy wiele spotkań, więc dzisiaj oczywiście, że cieszymy się z tego i gratuluję zawodnikom tego zwycięstwa, walki, zaangażowania, ale w drodze do Sosnowca będziemy musieli myśleć już o kolejnym meczu. Dziękuję. Było to prawdziwe spotkanie dwóch ekip walczących o zachowanie ligowego bytu. Tak, tak jak powiedziałem, wygraliśmy bardzo ważny mecz. Resowia także jest gdzieś tam jeszcze zamieszana w tą walkę o utrzymanie. My również chcieliśmy za wszelką cenę w końcu przełamać tą złą pasę na wyjazdach. Udało nam się zgarnąć 3 punkty. Które naprawdę są nam bardzo potrzebne, ale to jeszcze nie świadczy ani o tym, że Resowia po tym meczu spada, ani że Zagłębie się utrzymuje. Tak jak powiedziałem, jest jeszcze wiele spotkań i każda z tych drużyn jeszcze wiele musi pracować do końca sezonu, aby ten cel osiągnąć. Drodzy Państwo, to wszystko w pierwszej części konferencji pomeczowej. Dziękujemy za udział trenerowi i życzymy powodzenia w kolejnych spotkaniach. Dziękuję wzajemnie. W drugiej części konferencji prasowej wraz z nami szkoleniowiec Aptlan Resowi Rzeszów. Witamy serdecznie. Panie trenerze, prosimy o kilka słów opinii po dzisiejszym spotkaniu ligowym. No tak na szybko to mogę powiedzieć. Na pewno nie wydawało mi się, że nie zasługujemy na zwycięstwo, ale też nie zasłużyliśmy chyba do końca na tą porażkę, ale no, piłka jest brutalna. Tak, to strzeli tą jedną bramkę, bo widać ta sytuacja. W końcówce no, trochę braku koncentracji. Myślę, że tu no, przegrywamy spotkanie, na pewno ważne, bo liczyliśmy przynajmniej na jakiś minimum na punkty, ale gramy dalej. No, to jest kolejny mecz, który nie jest łatwy. Następne też będą niełatwe, pewnie w walce o utrzymanie. Taki mamy cel i na pewno będziemy do niego dążyć. Dzisiaj było dużo na tym boisku też no, takich rzeczy, które nam się nie przytrafiały w tych poprzednich spotkaniach. Może dlatego gdzieś nie byliśmy też do końca no, tym zespołem, który był też w ostatnich meczach. Ale spokojnie, gramy dalej. Jest kolejny mecz, do tego trzeba się przygotować i walczyć o kolejne punkty. Napłynęły pytania od dziennikarzy. Mateusz Prokopiak, Podkarpacie Live. Kiedy możemy spodziewać się powrotu do kadry meczowej Olivera Podchorina? No, nie wiem, zobaczymy, jeżeli będzie dobra opinia na ten temat, to ja się tylko mogę ucieszyć. Czy ustawienie Radka Adamskiego na lewej obronie nie zmniejszyło siły ataku Resowi? No tak, ale zawsze jest jakieś pole manewru. No, jeżeli byśmy mieli dwóch lewych obrońców, to pewnie byśmy zrobili inne ustawienie, tak? Ale może my dysponujemy tym, co mamy i też musimy pamiętać, że no, taka zmiana wymuszona no, spowodowała, że trochę tego innego ustawienia na boisku musiało się pojawić, bo takie mamy też możliwości. Kolejne pytanie, jakby nawiązujące, jak ocenia pan grę zmienników? Na pewno w różnych fazach meczu te zmiany były, ale dzisiaj potrzebowaliśmy sporo tych zmian i też no, są ważną częścią tego zespołu i wiemy, że w trakcie trwania rundy i kolejnych meczów, no, oni też są nam tu potrzebni, dlatego te zmiany, które były, one wynikały z tego, że chcieliśmy coś zmienić, szukać innych rozwiązań, tak jak w poprzednich meczach, bo też robiliśmy zmiany, to nie jest mecz pierwszy, gdzie robimy zmiany, dlatego no, myślę, że tak to będzie wyglądało w dalszej części rozgrywek też. I jeszcze jedno z pytań. Czy nie martwi trenera ilość otrzymanych kartek przez pana piłkarzy?
No, Marcin, nikt nie chce tyle kartek, ale nie wiem, jak dzisiaj spojrzałem na to, co było w tej kolejce, to chyba nie byliśmy wyjątkiem, bo tych kartek padało sporo i no, czerwona w konsekwencji tego wejścia, czyli druga żółta, ale w poprzednich meczach rzeczywiście mieliśmy mniej kartek i to też myślę, że 2-3 kartki to trochę na własne życzenie, ale taki był mecz. Dzisiaj nikt by o kartkach nie mówił, gdyby były punkty. Panie trenerze, bardzo gorąco dziękujemy za udział w konferencji pomeczowej.